Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwi moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Chrystus dzisiaj w Ewangelii jakby motywuje swoje przyjście historią Abrahama. I wzajemnie te czytania się uzupełniają. To słowo ze Starego Testamentu, mówiące o wierze, którą mieli ci trzej młodzieńcy. Oni mieli tą wiarę Abrahama. I Ewangelia, która do tej wiary nawiązuje. Bo Abraham otrzymał obietnicę. Dostał obietnicę, że będzie miał syna. I kiedy my czytamy to słowo o Abrahamie, to my już widzimy o wiele głębiej, o wiele szerzej. Widzimy to słowo już w całym wypełnieniu, że owszem, w wypadku Abrahama chodziło o tego syna, jakim jest Izaak, ale to, co Pan Bóg z nami chce zrobić, kiedy Pan Bóg nas powołuje na tą drogę Abrahama, to jest to, że nam chce dać swojego syna. Już nie Izaaka, a Jezusa Chrystusa. Że to jest ta obietnica, którą my wszyscy otrzymujemy jako chrześcijanie, otrzymujemy we Chrzcie Świętym, że my będziemy mogli zrodzić Izaaka, zrodzić Jezusa Chrystusa, że to jest ten owoc naszego życia, jak Maryja. Modlimy się tyle razy, odmawiając Zdrowaś Mary: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To, co Ty zrodziłaś, to był Jezus Chrystus. I to jest to samo, co Pan Bóg chce, żebyśmy również my zrodzili w naszym życiu. Zrodzić te owoce miłości, jakie widzimy w Jezusie Chrystusie. To jest ta zapowiedź. I teraz to jest ta obietnica, którą my otrzymujemy od Pana Boga. I to jest jedyna obietnica, którą Pan Bóg chce w naszym życiu wypełnić. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, bo my wszyscy mamy tą wiarę taką nieczystą jeszcze, niby Abraham, ale tak naprawdę jest kupę rzeczy, które my mamy takie od siebie, z czego my się domagamy od Pana Boga, czego oczekujemy. Nie, żeby było właśnie, żeby było zdrówko, żeby było długie i dostatnie życie. No i mamy oczekiwań, mamy całe mnóstwo, ale pytanie jest, czy to wszystko Pan Bóg nam obiecał? Czy to są tylko nasze pobożne życzenia, które mamy wobec Pana Boga? Bo to dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje, że nie, że niekoniecznie. Że ta wiara, którą mieli ci trzej młodzieńcy, to jest ta wiara czysta. Że oni są gotowi dla tej wiary wszystko inne poświęcić. Ta wiara oczywiście to jest wiara, która dokonuje się też
w drodze, że to, że Abraham otrzymał tą zapowiedź w Ur Chaldejskim, to była tak zwana pierwsza próba Abrahama, że dopiero to było pierwsze spotkanie pomiędzy Panem Bogiem a Abrahamem, że to było to słowo, któremu zawierzył, zostawił wszystko to, co miał do tej pory i poszedł. Ale ta wiara będzie potrzebować jeszcze długiego czasu, żeby zostać tą wiarą oczyszczoną. Jest takie pytanie, to jest 15 rozdział Księgi Rodzaju, 12 to jest wyjście Abrahama, a 15 rozdział, kiedy Pan Bóg objawia się po raz kolejny Abrahamowi i mówi o tej obietnicy, jeszcze raz przypomina Abrahamowi tą obietnicę, jest powiedziane, że i uwierzył Abraham Panu Bogu. I to jest ciekawe, bo można sobie zadać to pytanie, no skoro uwierzył, to znaczy ta historia mogłaby się w tym momencie skończyć. No bo chodziło o to, żeby Abraham rzeczywiście uwierzył. I słowo mówi, uwierzył Panu Bogu. Więc, no ale to jest pytanie, ponieważ gdzie tam jeszcze do końca tej historii Abrahama? To jest dopiero 15 rozdział, dopiero jest zaledwie właściwie 3 rozdziały za nami. Ani jeszcze pierwszego przymierza nie ma, ani drugiego przymierza nie ma, ani tej całej historii z Hagar, z Izmaelem, a gdzie tam jeszcze do Izaaka, a gdzie tam jeszcze do 22 rozdziału, czyli do Góry Moria. Dlaczego Pismo mówi, że Abraham uwierzył Panu Bogu? I odpowiedź jest taka, że uwierzył na tyle, na ile potrafił w tym momencie. To już była jakaś wiara, to już było uchwycenie się Pana Boga. Ale to jeszcze bardzo, bardzo niedoskonałe. Dlaczego? Dlatego, że tam jest wytłumaczenie też, że uwierzył ze względu na nagrodę, którą Pan Bóg mu obiecał. Nagroda twoja będzie obfita, powiedział Pan Bóg. I Abraham uwierzył. I to jest to coś, co jest takie symptomatyczne, bo my też mamy taką wiarę jak Abraham. I obyśmy mieli. Ale to jest jeszcze wiara, która jest bardzo taka pomieszana. Wiara, ale za coś. Zrobię coś dla Pana Boga, ale co z tego będę miał? To jest taka wiara, którą można nazwać taką wiarą handlową. Mam, owszem, uznaję Pana Boga, wierzę w Niego, robię różne rzeczy, ale jest ciągle to pytanie z tyłu głowy, ale co za to będę miał? To jest to samo, co mieli apostołowie, że pamiętamy ten moment, kiedy apostołowie są zbulwersowani, bo Chrystus, nie tyle Chrystus odprawił, co sam się odprawi, ten bogaty młodzieniec, ponieważ Pan Jezus powołuje go do radykalizmu, żeby zostawił to, co ma, żeby rozdał to ubogim, poszedł za nim. Nie zrobił tego i Chrystus mówi, że żaden bogaty nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I w tym momencie Piotr się odzywa, mówi, ale co my będziemy mieć za to, żeśmy wszystko zostawili? Jest, odzywa się właśnie ta wiara handlowa. No już tak daleko jest na drodze tej wiary. Ale nawet Piotr mówi, ale co za to dostanę? Co będę miał? Oczywiście my tą historię czytamy od końca i wiemy, jak się to wszystko skończy. Piotr był tutaj, gdzie był. Chociaż święty Hieronim, który był człowiekiem inteligentnym, a więc też złośliwym, jak robi komentarz do tego słowa Piotra, to mówi, aleś zostawił starego ojca, dziurawe sieci i starą łajdę. Aleś zaszalał. No to tak święty Hieronim, że niewiele żeś zostawił, a jak przyszło co do czego, to znowu tak wiemy, że do tej starej łajby wrócił. Ale to jest to w życiu Piotra i to jest to, co jest też w naszym życiu często. Nie? Że co ja będę miał? Chodzę do kościoła, ale co ja za to będę miał? Będę miał lepiej od kogoś? No bo tak się często porównujemy. A ktoś nie chodzi do kościoła, a nie wiem, za starych czasów donosił przez całe życie, a był ustawiony, a na końcu dobrze mu się wiedzie, nie? Pił przez całe życie sąsiad, 80 lat już skończył, wątróbka jak u niemowlaka, nie? A ja 50 lat już mnie rak toczy. Jaka sprawiedliwość, nie? Gdzie ten Pan Bóg jest? Sprawiedliwy, niesprawiedliwy, nie? I rozliczamy Pana Boga z jego postępowania, nie? Bo my wiemy, co za to powinno być. Ja pamiętam, jak w mojej parafii takim ogólnym bulwersacją było to, że
po 89 roku, 90, jak się zrobił przełom, to wszyscy kacykowie zasiedli w pierwszych ławkach dotychczasowego układu, zasiedli w pierwszych ławkach w kościele. No i ludzie byli zbulwersowani. Jak tak można, nie? Cały czas służyli innemu systemowi, system się odwrócił, korzystają teraz z następnego. I było wielkie, wielkie poruszenie i wielkie zgorszenie. Proboszcz powinien wystąpić, powinien ich, nie wiem, upomnieć, nie wiem, Kościół powinien coś zrobić. Nie, bo jesteśmy często zbulwersowani, nie? Bo skoro oni tyle dostali, no super im wyszło, nie? Dotychczas korzystali z układu, układ się przekręcił, znowu korzystają. Co ja za to będę miał, nie? Bo to jest coś, co wychodzi gdzieś z nas w praniu. Też pamiętam taką sytuację kiedyś, jeszcze będąc poza granicami kraju, ale to nie jest takie ważne, że proboszcz miał takie kazanie na 1 listopada po południu przed procesją na cmentarz. Nie mówię, że to, nie wiem skąd on to wziął, ale w każdym razie, że miał takie kazanie o ogólnej amnestii, miłosierdziu Pana Boga, który i tak nas wszystkich na końcu przyjmie do nieba. Więc jest jedna wielka amnestia, którą ogłosił, obojętnie jak ktoś będzie żył. Nie wiem skąd to wziął, tak w każdym razie słowo padło. No i ledwie się to nabożeństwo skończyło, wpada taka najbardziej zaangażowana kobieta chyba w parafii, tak zwana przez naszych braci aktywna, bo wszędzie była, gdzie była msza, to ona była. Nie. I mówi, ale jak to? To nie jest sprawiedliwe. To ja tyle do kościoła chodzę i ma być to samo, co mój sąsiad, który w ogóle do kościoła nie chodzi? No to jest, wiecie, że to gdzieś jest w nas. Nie mówię tego, żeby bo ten duch to jest gdzieś w nas. Co ja za to będę miał? Nie? I dlatego potrzebujemy też tej długiej drogi, jak tej drogi potrzebował też Abraham. Że to jest jeszcze daleka, daleka droga, zanim dojdzie do tego momentu, kiedy będzie mógł wziąć tego syna Izaaka i nie będzie się kłócił nawet z Panem Bogiem. Że Pan Bóg zanegował wszystko to, co do tej pory właściwie mu obiecał. Nie? Obiecałem Ci dziecko, obiecałem Ci wszystko, a na końcu mówię, daj mi to. Bo Abraham nie wiedział, jak się to skończy. Oczywiście miał nadzieję, ale to słowo Pana Boga było bardzo mocne. Ofiaruj. Nie? Jak mówi się, że jak w tej pierwszej próbie to ofiarował to, co było w przeszłości. Mam całą moją historię, mam 75 lat życia, mam ojca, mam klan, mam to, do czego doszedłem. Trzeba to zostawić, żeby pójść. Ale kiedy jest Góra Moria, to mówi się, że ofiarował też przyszłość. Że już nic mi nie zostało. Bóg mnie wyzorował. Jestem gotowy? To jest ta właśnie wiara, którą podziwiamy u tych trzech młodzieńców, że oni teraz nie wiedzą. Jest kapitalne to słowo, które mówią. My chcemy być wierni Panu Bogu. Czy Pan Bóg nas wyrwie z tego ognia? Nie wiemy. Może mieli nadzieję. A mówią, pyta się król, wyrwie was ktoś z tego ognia? Nikt nie potrafi. A mówią, Pan Bóg potrafi, ale jak mu się będzie chciało? Jak będzie chciał, nas wyrwie. A jak nie będzie chciał, spłoniemy. Nie mają teraz tej wiary warunkowej. Pokażemy Ci, że Bóg istnieje, bo tak się stało rzeczywiście, że Pan Bóg ich wyciągnął z tego ognia. Ale równie dobrze ich wiara była niezależna od interwencji Pana Boga, bo mieli tą ufność, że Pan Bóg tak czy tak z nimi będzie. I to jest, my patrzymy na to przez ten pryzmat chrześcijański, że naszą wiarą, tą nagrodą teraz, czy coś, co nas prowadzi, jest to, że ten młodzieniec jest ciągle w naszym życiu. Bo ten młodzieniec, ten anioł był obrazem Jezusa Chrystusa. I to jest ta nagroda sama w sobie, nie? Że idę z Chrystusem, gdziekolwiek jestem, jakiekolwiek piekło wejdę, jakikolwiek ogień, gdziekolwiek Pan Bóg mnie poprowadzi, to ze mną jest Chrystus. Ja doświadczam Jego obecności. Ja doświadczam tego, że nawet w pośrodku tego, co normalnie wszystkich innych niszczy, że mogę doświadczyć tego, że Bóg jest, Bóg istnieje, Bóg mnie prowadzi. A jeśli będzie mu się podobać, żeby mnie przeprowadzić na drugą stronę, jestem gotowy. Że to jest
to, co się dokonywało i dokonuje w życiu chrześcijan od samego początku. Wszystkie prześladowania to nie to, że Pan Bóg się objawiał poprzez to, że wyrywał wszystkich prześladowanych po kolei z prześladowań i pokazał, że jest Bogiem ponad tym wszystkim. Że dawał im tą moc, dawał im Jezusa Chrystusa, żeby mogli w tą śmierć wejść i mogli przechodzić na drugą stronę. Był ktoś, kto ich przeprowadzał. I to jest niesamowite. To jest bardzo jakoś poruszające, kiedy się czyta te opisy, zwłaszcza tych świętych, którzy umierali w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa podczas prześladowań, że oni tak są głęboko przekonani o tym, że w prześladowaniu nie oni cierpią, tylko Chrystus cierpi za nich. Że my się skupiamy, jak mnie, mnie będzie boleć, nie? Cokolwiek się dzieje, czy ja dam rady. A oni byli tak święcie przekonani, że to Chrystus cierpi w nich. Że jest ktoś, kto bierze to na siebie. Jest obecny właśnie ten anioł życia pośrodku tych prześladowań, który przeprowadza na drugą stronę. Dlatego można wszystko zaryzykować. Abraham, który idzie na górę Moria, to jest już obraz tego, co się dokonuje, że ma z nim idzie Izaak. Z nim, jak my jesteśmy tym Abrahamem, że jest im powołanie do tej wiary abrahamowej, to dlatego, że z nami idzie Jezus Chrystus. Że On jest tym, który bierze tą śmierć na siebie. Nie Abraham musiał umierać. Owszem, w jakiś sposób było cierpienie, które brał na siebie. Ale on wiedział, że sprawa dotyczy jego syna, Izaaka. W naszym życiu też to, co niewygodne, to, co jest niszczące, całą tą śmierć, bierze na siebie Jezus Chrystus. To jest ta obietnica, którą my możemy doświadczać w sposób egzystencjalny. I teraz ta tragedia tych ludzi, których dzisiaj widzimy w tym starciu z Jezusem Chrystusem, że oni tego Izaaka mają przed sobą. Że to, co jest obietnicą, że oni dyskutują z tym Chrystusem, z Synem Bożym, z tym nowym Izaakiem i tego nie widzą, nie widzą. Odrzucają Jego, odrzucają Abrahama, odrzucają Pana Boga, wszystko odrzucają. W imię tego, co mają gdzieś w sobie, w imię tych wyobrażeń, które mają, jak Pan Bóg ich powinien traktować, co Pan Bóg powinien zrobić. W imię tej wiary, którą oni sobie sami stworzyli. Że w konfrontacji z tą żywą wiarą Boga bardziej byli przywiązani do tej swojej wiary. Tylko Pan Bóg przychodzi do nas właśnie z tym słowem też dzisiaj, że tym słowem obietnicy, że mamy się kogo uchwycić, że jest ktoś, kto idzie z nami. Dlatego myślę, że te rekolekcje to jest taki moment, kiedy możemy sobie to jakoś w sposób bardziej świadomy uświadomić, że jest ktoś, kto idzie z nami, że jest to Słowo Boże, które nam ciągle towarzyszy. Bóg, Słowo stało się ciałem, ale jak powie Orygenes, ale żeby to się stało, to pierw Bóg musiał stać się Słowem. Chrystus jest tym Słowem Ojca. I to Słowo przychodzi, że to jest to Słowo, które jest Słowem pełnym mocy. My jesteśmy naprawdę biedaczkami. Że w momencie, kiedy my myślimy, że my się potrafimy oprzeć o własne siły, to jak Piotr, upadamy. Ale przychodzi to Słowo, żeby nas nieść, żeby nas prowadzić. Nie, to było właśnie to Słowo, które dla chrześcijan w pośrodku tych prześladowań było Słowem ogromnej nadziei. Najczęstszym właśnie motywem w katakumbach jest ten motyw młodzieńców w piecu ognistym. Nie, że oni, którzy schodzili do katakumb, celebrowali Eucharystię, szukali wspólnoty, że wiedzieli, że ich życie nie jest życiem sielankowym. To nie jest to dolce far niente, życie w raju, leżenie bykiem. Tylko, że ich życie jest tym przechodzeniem przez ogień. Ale mogą doświadczyć tego, że Pan Bóg ich przeprowadza. Że jest ta siła, która daje im życie. Że to jest ten oddech, który Boga, który odrzuca wszystkie te płomienie, które innych zabijają. To jest właśnie to, nie? Że chrześcijanin może być w tych sytuacjach, które innych zabijają i tam ma życie, pomimo, że ci inni, którzy im to gotują, jak ci teraz wojownicy i tak dalej, że oni tracą życie. Chociaż to jest też na pewno jakoś piękna rzecz. Świętej pamięci jezuita, ojciec Alfred Cholewiński mówił, że
czym się różni ta Pascha Starego Testamentu od Nowego Testamentu? On patrzył na to przejście przez Morze Czerwone i mówił, w Starym Testamencie Izraelici przeszli, a Egipcjanie zostali ukarani, że znaleźli śmierć. Oczywiście to jest symbol też tych wrogich mocy i demona, ale Arcybiskup Chełmiński mówił, ale w Nowym Testamencie Chrystus był tym, który został na dnie Morza Czerwonego po to, żeby Egipcjanie mogli z tego Morza Czerwonego uciec. Że to jest ta nowość. Nie że Bóg nas tylko chroni nas, a pogrąży nieprzyjaciół, ludzi i tak dalej, tylko że daje nam tą moc, żebyśmy umierali za tych, którzy nam to życie zabierają. Ten Stary Testament tutaj jeszcze widzimy, że oni wyszli z tego. A myślę, że w Nowym Testamencie Chrystus by ocalił również tych wojowników, że dałby życie, żeby nieprzyjaciele mogli przeżyć. Bo tymi nieprzyjaciółmi to my jesteśmy. Tylko to jest ta dobra nowina, że to jest to nowe życie, inne, którego świat nie zna, a które Chrystus chce nam dawać. Dlatego On może powiedzieć, ja mam Boga za Ojca. Tego, który jest Twórcą wszystkich. I wiecie, to jest naprawdę piękne, że już Izraelici mieli gdzieś to przekonanie. Jeśli chodzi o to przejście przez Morze Czerwone, to jest taki midrasz, który mówi o tym, że kiedy Izraelici zaczęli śpiewać tą pieśń wdzięczności po przejściu przez Morze Czerwone, to aniołowie też zaczęli się stroić instrumenty, śpiewać razem z nimi, a Pan Bóg mówi, cisza, w niebie ma być cicho, oni mogą się cieszyć, ale moje stworzenie ginie tam na dnie Morza Czerwonego, a wy się z tego radujecie. Nie, że jest już takie, jest to wyczucie, nie, że ten obraz się dopełni w Nowym Testamencie, kiedy właśnie będzie ta miłość, która będzie miłością do nieprzyjaciół. Że wolę oddać moje życie, aniżeli żeby został zniszczony nieprzyjaciel. To jest to nowe życie. To jest Jezus Chrystus, który przychodzi również do nas, który nam chce dawać tego Ducha Świętego. Tego innego Ducha. Tego Ducha, którego nie ma w tym świecie. To jest to powołanie, które my mamy jako chrześcijanie. I obyśmy wobec tych naszych utrapień, wobec tego ognia, w którym my żyjemy, bo każdy z nas ma jakieś płomienie, które go w tej chwili dotykają, obyśmy w tych płomieniach mogli zrobić to doświadczenie, że jest z nami Jezus Chrystus, ten, który chroni nas, który daje nam to życie, którego nikt inny dać nam nie może.